Witam Państwa serdecznie w cyklu Moim Zdaniem. Gośćmi dzisiejszego odcinka są pani dr Krystyna Nagrodzka-Grzybowska, psycholog kliniczny oraz wykładowca. Witam Panią serdecznie. Witam. Oraz pan dr Adam Adamski, naukowiec, wykładowca związany z Uniwersytetem Śląskim, a także Akademią Techniczno-Humanistyczną. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, często spotykamy się z taką tezą, że wiedza ma niewiele wspólnego z mądrością. Obawiam się, że możemy to odnieść do tego, co dzieje się obecnie w naszym szkolnictwie, w systemie edukacji. Czy według Państwa jako psychologów dobrym i trafnym pomysłem jest posyłanie sześciolatków do szkół, które nie są tak naprawdę przygotowane chyba na przyjęcie dzieci do szkół? Bardzo proszę Panią psycholog. Może zaczniemy od Pani doktor, jeżeli Pan pozwoli. To znaczy, ja jako klinicysta już kilkakrotnie wypowiadałam się, że nie ma żadnej potrzeby skracania radosnego, spontanicznego dzieciństwa małemu człowiekowi. Mały człowiek ma być radosny, nieograniczony w swoich zapędach. Myślę, że wysłanie zbyt wcześnie do szkoły osacza go, kaleczy go, powoduje, że czuje się zahamowany w wielu naturalnych, spontanicznych reakcjach. Dziękuję. Tak, panie doktorze. Proszę Państwa, jeśli spojrzymy na dziecko przedszkolne, które sama natura formułowała go w ten sposób, że narzuciła mu czynności ruchowe, które są nadrzędne w stosunku do pozostałych czynności. Kiedy w programach edukacyjnych będzie właściwie odpowiedni program, który dostarczy, że ta czynność ruchowa jest zachowana i rozszerzana, kreowana, wtedy ta edukacja dziecka przedszkolnego jest potrzebna, bo nie zawsze to dostaje w domu rodzinnym. Natomiast kiedy doprowadzamy do sytuacji, gdzie dziecko przedszkolne spełnia te same czynności, co dziecko szkolne siedzi w ławce, ograniczamy jego czynności ruchowe, doprowadza to do zaburzenia procesów psychicznych i prowadzi do wypaczenia rozwoju osobowości, gdzie okres przedszkolny ma znaczącą rolę, decydującą rolę o rozwoju osobowości. Czy system edukacyjny w polskich szkołach nadąża za rozwojem potrzeb społeczeństwa informacyjnego XXI wieku? Panie doktorze. Panie redaktor, obecny system edukacyjny nie nadąża, bo społeczeństwo informacyjne oczekuje czegoś innego. Przede wszystkim dynamiczny rozwój elektroniki, dynamiczny rozwój życia społecznego wymusza od szkół innych programów. Dotychczasowy program szkolny jest zbyt wolny, jest, można by określić, za wolny. Dlatego edukowanie dziecka nauki czytania powinien ten proces być przyspieszony. Tego nie ma. Natomiast w jaki sposób by to zrobić, żeby te dobrodziejstwa doszły do szkół i zostało to wykorzystane do programu edukacji. Mianowicie edukowanie poprzez ruch. Edukowanie poprzez ruch, prowadziliśmy takie badania, gdzie wprowadzono do szkół salę baletową, gdzie dziecko stało z panią nauczycielką czy instruktorem przed lustrami i były kreowane czynności ruchowe w postaci na przykład zero, czy o, czy jakieś inne litery. Dzieci wykonywały ten sam ruch, co instruktor i w lustrze dostrzegały, że jest to bardzo proste, łatwe. Później są takie metody Denisona, leniwe ósemki, które dzieci mają dosyć duże trudności z robieniem. Przed tym lustrem to zdecydowanie im ułatwia. Litery, które zostaną ruchem wypisane w tych lustrach, możemy później to robić w innej formie, że dziecko siedzi sobie, na przykład ma przed sobą, czy to glinę, czy też po prostu jakąś masę,
czy opiłki takie z styropianu, gdzie nóżką samoczynnie wypisuje sobie tą literę, czy całościowo. Później występuje coś takiego, że dziecko wytańczy. Tańczymy na przykład literę B czy K. Jest to na podłodze, jest wyświetlona ta literka, dzieci to wytańczą. I co się okazuje, że jeśli dziecko wytańczy, napisze to po prostu tym nóżką, to spontanicznie podchodzi: Jasiu, napisz tą literę na tablicy. Spontanicznie pisze literę P. Spontanicznie pisze literę K. A my mamy książki, gdzie uczymy tych szlaczków różnych, tak dalej. To dziecko wymęczymy i tak dalej. I w końcu to dziecko napisze tą literę K. Kiedy w formie zabawy można w prosty sposób, szybciej, bo w ciągu tygodnia można tych liter po prostu nauczyć dzieci i to przyspiesza cały rozwój edukacyjny czytelnictwa u dzieci. Inna kwestia, że programy edukacyjne powinny być podzielone, tak zauważa się w innych krajach, że jedna sala to jest sala baletu, druga sala to jest na przykład sala tańcu i rytmiki, gdzie dzieci tańczą, tańczą po prostu różne po prostu tańce, gdzie to kreuje jego postawę, jego po prostu dystynkcję, to urabia jego sylwetkę piękną, dziecko nie jest połamane, nie jest pokrzywione. Inna sala to na przykład może być plastyka, że plastyczne te wszystkie czynności, które związane są z ruchem dziecka, szczególnie w plastyce, uformować to. Następna sala tam może być sala komputerowa i sala edukacyjna w systemie tradycyjnym. Wtedy, jeśli to połączymy, cały ten system holistyczny powoduje tak dynamikę rozwojową tej osobowości i czytelnictwa i rozwojową po prostu pod względem intelektualnym, że proporcje właściwie współczesnego edukowania do tych najnowszych metod to są tak zauważalne, dostrzegalne, że nie ma to jakiejś kwestii dyskusyjnej, tylko jest problem, czy szkoły są przygotowane do tej nowej rzeczywistości. Często tej edukacji nie ma w szkołach, tego brakuje, no bo jeszcze się według tego klasycznego systemu edukuje, więc do tej nowej rzeczywistości trzeba przygotować szkołę. Więc zachęcam, żeby dyrektorzy zastanowili się i skorzystali, bo tak, rzeczywiście metody są wspaniałe. Pani doktor, na podstawie własnych obserwacji i doświadczenia. Każdy z nas, jak sobie przypomina siebie jako młodego człowieka w pierwszej klasie szkoły podstawowej, jeżeli sięgamy w przeszłość, pamiętamy, że były osoby, które były lepsze. Jedni z rysowania, drudzy z czytania, inni z liczenia. Bardzo często w tamtych czasach rodzice się zastanawiali, cóż to się dzieje, że moje dziecko tak ciężko uczy się czytać. Cóż to się dzieje, że nie umie się w żaden sposób nauczyć cyferek i liczenia. Proszę Państwa, jest w klinice takie pojęcie dysfunkcji albo niedorozwojów parcjalnych. Jedne funkcje wyprzedzają drugie. Nigdy tak nie ma, że dwie osoby jednakowo są w stanie zrealizować program. Dlatego tego typu inne przygotowanie tych dzieci do nauki literek, do nauki cyferek, do rysowania, do wszystkiego pozwoli dać szansę wszystkim dzieciom. One wtedy spontaniczne, to nie jest to, że on czeka, aż zostanie wyrwany do odpowiedzi, tylko on spontanicznie uczy się wszystkiego z przyjemnością. Oprócz tego nie wiem, jak w tej chwili wygląda problem lateralizacji. Dawniej mówiono mańkut, dawniej mówiono ten leworęczny. Proszę Państwa, jest mnóstwo bardzo uzdolnionych. Nawet były takie badania, że te dzieci leworęczne, w ogóle lewostronne są o dużo bardziej zdolne. To jest związane z tym, że on ma przeciwstronną półkulę lepiej rozwiniętą. My praworęczni mamy lewą stronę, lewą półkulę. Leworęczni mają prawą półkulę i umiejętność
zrozumienia, że dziecko na przykład jest mieszane. Dawniej na siłę przestawiano leworęcznego, żeby uczył się prawą ręką i to dziecko było uszkodzone, bo one miały dwie jednakowo przeciętne ręce, a my mamy mieć dominującą. W związku z tym badania są sprawdzające, czy ono jest prawostronne, czy lewostronne. Jeżeli jest mieszane, to albo przestawiamy, albo zostawiamy. Z tym, że to są bardzo specjalistyczne kliniczne badania, o których myślę, że w szkołach pedagodzy nie mają pojęcia, a takie dzieci zawsze czuły się gorsze. A w momencie, kiedy będą zaspokojone ruchowo, kiedy będą mogły zrealizować się, to nawet w trakcie o tego, jak się powie, Jasiu, narysuj to nóżką, to patrzymy, czy Jasiu to rysuje lewą, czy prawą. To wykonuje, prawda? Narysuj to rączką, widzimy, czy prawą. A teraz popatrz przez dziurkę, którym oczkiem. I wtedy wiemy, czy jest prawostronny, czy jest lewostronny, czy jest mieszany. I jak gdyby te sprawy są w stanie bardzo to szybko wyłapać.